Jedno z najczęstszych przekłamań u odbiorców Red Pilla to takie przekonanie, że beciaki to te dobre postacie, dobrzy bohaterowie, a odraza kobiet w stosunku do beciaków jest zupełnie nieuzasadniona, no bo przecież gdyby tylko dobre dziewczyny chciały się nad nimi pochylić, to wszystko byłoby super. Ale w tej sytuacji ktoś nie słyszy tego, co bardzo często mówię, że większość mężczyzn przespała się ze 100% kobiet, z którymi mogła się przespać, i jednocześnie jest wiernych swoim kobietom. Mężczyźni mają bardzo wysoki popęd seksualny. Ten popęd motywuje nas do działania i ten popęd sprawia, że wielokrotnie odwijamy. Jeżeli jesteś w mentalu alfa, jeżeli miałeś możliwość obracania talerzami, co się konserwatystom bardzo nie podoba, jeżeli miałeś możliwość popróbowania tego wszystkiego i wtedy decydujesz się na monogamię, to wychodzisz z zupełnie innego miejsca. Wychodzisz zazwyczaj z takiego poczucia: no, miałem ochotę, popróbowałem, smakowało, było ok, a teraz jestem gotowy, żeby założyć rodzinę. Myślę, że z tą kobietą będę w stanie wytrzymać i nie będę niczego odwijał. A nawet jeżeli coś takiemu kolesiowi się zdarza, no to tu jest większe zachowanie na zasadzie: to był tylko seks. Wiem, nieładnie, ale jesteśmy ludźmi. Jak się prześledzi większość ludzi na świeczniku, nawet z tej prawej strony, no to tam zazwyczaj okazywało się, że ta wada postawy gdzieś występowała. Tyle, że tacy kolesie na przykład dla nowej spódniczki nie głupieją, nie zostawiają rodziny, nie wywalają wszystkiego do góry nogami. Beciak cały czas funkcjonuje w takiej obawie, że kolejnego posiłku nie będzie, albo nie wiadomo kiedy będzie, więc jak coś się pojawi, to trzeba natychmiast za to się łapać. I właśnie tacy kolesie, którzy całe życie tkwią w mentalu beta, jeżeli kiedykolwiek dorywają się do zasobów, przez co kobiety zwracają na nich trochę bardziej uwagę, no oni w tych relacjach są bardzo mocno niebezpieczni. Po pierwsze, wychowany jest w przekonaniu, że robienie czegokolwiek to jest takie super turbo niedobre. On taki niedobry być nie może. No ale to tak dobrze smakuje, to jest takie fajne. No i chciałby i się boi. Więc to się kończy czasami historią takiego ala Kazia Marcinkiewicza, który jak się za swoją Izabelę łapie, to później konsekwencje go bardzo mocno kopią po tyłku, ale mało kto go żałuje, ponieważ no, trzeba było wiedzieć lepiej. Także odraza kobiet do beciaków nie bierze się znikąd. Ich dobroć jest podobna do dobroci bardzo słabych ludzi, którzy są dobrzy dla otoczenia tylko dlatego, że jakby byli niedobrzy, to silniejsi raz dwa pokazaliby im, skąd im nogi wyrastają. A ten nasz beciak, jeżeli kiedyś dorwie się do pieniędzy, no to może na przykład zacząć nagminnie kłamać. Będzie kłamał otoczeniu, będzie kłamał napotkanym kobietom, że on jest taki dobry, że wszystkie w jego przeszłości to były te niedobre, a on chciałby tylko założyć rodzinę i tylko tutaj, no chodź ze mną, porób coś tam i tak dalej. Sęk w tym, że jeżeli jesteś w tym mentalu alfa, masz ochotę zachowywać się w sposób bardziej niegrzeczny, masz szansę znaleźć kobietę, która będzie to akceptowała. No, jeżeli to prowadzisz w miarę sensownie, to też możesz się bawić non-stop w krótkoterminowe akcje. Ty wszystko możesz z kobietami, które chcą to z tobą robić. A beciak, no, beciak jest nastawiony, że trzeba troszeczkę pokombinować. Absolutnie nie można powiedzieć czegoś, co się pani nie spodoba, no bo pani odejdzie, a on kolejnej nie będzie miał, nie będzie mu się złapać za kolejny posiłek. I tu jest podstawowy problem z beciakiem. I nie bez powodu ewolucyjnie kobiety do nich mają po prostu no, taką niechęć.